Dzień dobry, witam na kolejnym odcinku. Dzisiaj ze mną Miki. Cześć. No, wy tam go znacie jeszcze z innych przydomków. Jesteśmy na Osinie znowu. Dzisiaj ja za sterami Ursusa 1224, Mikołaj za sterami Zetora Krystala 12045 w turbo. No i dzisiaj właśnie nowy nabytek za mną w sumie. No, beczka, forsztita. Tamtą starą już. A my to idziemy na już rusznicę tak troszkę. O Boże, a co mam z forsznika jeszcze? Talerzówkę. O, to jest taki kolor, taki sam. O. Forszlit HTS 100, 27. No, lecimy z gnojowicą po kukurydzy właśnie, żeby tam zdążyć jeszcze oziminę zasiać. No i prawdopodobnie to będzie jęczmień. Dużo jęczmienia w tym roku, ale co tam. No, Miki właśnie talerzówką pod zetorkiem polecił, bo tam trochę bardziej zbite, to stwierdziłem, że większy ciągnik się weźmie pod talerzówkę. A dzisiaj mocniejszy, nie No, większy, to mocniejszy. mocniejszy. No. No i lecimy z tematem. Jak widzicie, gnojowice lejemy od krów, wiadomo. Już stależowane, proszę. A w sumie na ostatnim odcinku też już było stależowane po tym. Ale dobra, Tu mniejsza. też to przetależuje, nie? Co było takie tutaj No, trochę przejedziło, ujeżdżone. tam było jechane chyba ciągnikiem. No No, to tam się kiszonki. przejedzie, to. Kiszonka już przykryta, pryzma. No, na razie teraz tylko czekać, aż się ukisi, bo nam się skończyły wszystkie kiszonki. Nawet te z balotów, że teraz musimy poczekać, aż te co ten ostatnio były właśnie na odcinku tym nocnym, który właśnie zbytnio nie przypadł, widzę do gustu. Bo tak ten, może dlatego, że miniaturka taka ciemna, nie wiem, nie wiem. No. Właśnie z tamtego odcinka czekamy, a robi się. Dlatego, że to było w nocy o północy. No i może też miniaturka taka ciemna. Zobaczymy, zobaczymy. Ale pod ostatnim odcinkiem właśnie z koszenia kukurydzy jest na 49 łapek, więc dziękuję. No i możecie łapkę zostawić. No bo tam tamten odcinek może ma chyba 6 godzin teraz, więc no tu możecie łapeczkę w górę zostawić dla zasięgu, jak wam się taka akcja podoba na dwa ciągniki, aż normalnie kurde. Dwa takie byki to no co prawda dwunastkę niedługo remont czeka, to już wy zobaczycie dopiero jak po remoncie będzie wyglądało, o tak powiem. O tak, bo już ten części są zamówione. No, Miki tam zamarł na licie. Tak, no. No. No tak. Będzie trzeba drzwi zdjąć i ten, do lakiernika jechać farbę ten, żeby dobrał do tuza. No dokładnie. No chyba nie. No, ale żeby coś zdjąć, no kurde, to nie będziemy chyba szyby zdejmować, tylko drzwi się najprędzej zdejmie, nie? No albo drzwi, albo szybę też, bo tam szybę co tam, zawiasy są dwa, to tam. Tam drzwi się wywali. Ale cięższe są drzwi, nie? No niby tak. Jak widzicie, z tej beczki jakoś wolniej tak ubywa niż z tego naszego pomota chyba. Starego. Ale nawiezie się trochę, wiadomo, no po kukurydzy tutaj dobrze w sumie, że też takie mokre, bo przynajmniej lżej z talerzówką ma ciągnik, bo tak się aż tak nie męczy, nie jest taka twarda ziemia. I lepiej O. przemieszane będzie, wiadomo. No i też planujemy tutaj zaraz właśnie oziminę zsiać. Tylko Miki jest taki jeden ambaras, Jaki? że w sumie źle ciągniki są dobrane, bo ty będziesz to dalej talerzował, a nie wiem, czy dwunastki nie będzie podnosiło z tym siewnikiem, ale zobaczymy No to zaraz. fura założysz. O Boże. Nie no, zaraz się zobaczy. I tak musisz posprzątać krową. No ale to wiesz, no to na odcinku, nie? Nie, raczej nie będzie podnosiło. No najpierw albo tu przyjedzie i się podmienimy. O Boże, będziemy się wymieniać. No i Gienek ten. Zobaczycie też właśnie, jak nowy ten. Nowy się nabytek sprawuje. Czyli siewnik właśnie z broną aktywną. Ty jeszcze zostało trochę na dnie, tu widzę na wskazówce, bo to wskazówka taka fajna, wam mówię. No i ogólnie taka katastrofa się stała. Przyczepa do belek ta nasza, którą spawaliśmy dzielnie zimą. No poszła No. awaria. Koło urwane. Tam się piasta urwała, wszystko się poobrywało. Po dziurach po prostu za bardzo było latane i to się wszystko, wiecie, no wymęczyła. Nie będziemy spawać, bo to wiadomo, jak spawane to nie trzyma, jak tak powiem, oryginalne. I teraz właśnie jak kupiliśmy nową, znaczy nową, używaną, wiadomo, starą przyczepę, ale już wiedzieliśmy na co patrzeć, jak te ośki tam wyglądają, to wszystko, czy była spawana, czy nie. No i drugą przyczepę właśnie, jaką oglądaliśmy, zakupiliśmy, bo pierwsza tam już były kombinacje, widzieliśmy z Mikim. No jeździliśmy, szukaliśmy, no i w końcu znaleźliśmy tą, no drugą, no w końcu i nie w końcu, bo długo nam nie zajęły te poszukiwania, bo tydzień.
Ale zaraz wam w sumie ją zaprezentuję też tym przyczepem, może ktoś tam już zauważył na wstępie. No, sieczkarnia w hali schowana, tam hala otwarta. Trochę prze. Wieczanie magazynu. No, wiecze. Wietrzenie magazynu tam zbożowego na pełnej. No bo tam co tam mamy jęczmień mamy, nie? Jęczmień mamy tam. Dobra, zobaczymy, czy z tym zestawem uprawowo osiewny nie będzie rzucało nas, ale nie powinno chyba. Nie no, on z przód ma dość ciężki, nie? Łe, nie poczuła nawet. O, tam zasyp go do pełna i... No by jest zasypany. Jęczmień tam siejemy, nie? No. Jęczmień, dobra. Ogólnie chyba pszenicy w tym roku nawet nie będziemy mieć żadnej. Normalnie tak. O, akurat będziemy przejeżdżać koło przyczepy, to wam zaprezentuję, bo już bym zapomniał. Dobra, czekajcie, wysiądziemy. Przyczepa HL60 chyba 11. No, troszeczkę pordzewiała, burta otwarta, żeby było, że działa. Tu jakiś A. wąż jest, nawet nie wiem od czego, nie będzie chyba podpinany. Chyba światła. Opony nawet, nie powiem. No, widzicie, nie spawane nic. Już oryginalnie tylko. Prosta przyczepa, bez wywrotu. No. Sztywna. Sztywna. I no, balotów może trochę wejdzie, no. Zobaczymy, z krzaków wyciągnięta trochę, ale. Tak, 8 na ten, na pierwszą warstwę powinno wejść. No, zobaczymy, jak to będzie, nie? No. I też ogólnie zamówiliśmy chwytak do balotów. Zobaczymy, czy go przywiozą tu do dealera, czy dealer nam podwiezie, zobaczymy. A jakiej marki to zobaczycie na odcinku następnym. Bądź O, następnym, dokładnie. bądź następnym, jeszcze następnym, bądź na wiosnę dopiero, no zobaczymy. Może potem się dopiero go zaprezentuje, kiedy będzie używany. Ale jedzie tam samolot. Ty, ale po dziurach trochę czuć. Jak ten To przednią na masz. pewno, przecież wiesz. Ty, ale beka nie. Bo tą dwunastkę, jak pamiętasz, mieliśmy kiedyś na jakiejś serii. To ten, tak to podnosiło, nie? Ale to z innym zestawem prawowosiewnym. I miała wtedy obciążnik jakiś wielki też dowalony, nie? A teraz takim bez praktycznie obciążnika nie podnosi się, nie? No wiesz, poprawił trochę, nie? Bo aktualizacja O była to nie kurde! jedna. Czekaj. Jak zbyt gwałtownie opuszczę, to ten. No to To. ze wszystkim, z każdą maszyną cię podniesie. No. Ale czekaj, no dobra. I lecimy ze siewami. Dobra. I cyk, dwójeczka, lecimy. O kurde, ty. Ciężko ma. Ciężko? No. Co ty gadasz? O, tu kurde, aż bronę aktywną na chwilę wyłączyłem. Miki No, będzie. bo ciężko miało wystartować ta brona pewnie. Będzie mi się przepinać, Miki, bo oddycha jedzie, aby, a chyba powinien 11 czy 12. No, To tu widzi. skończę i się przepniemy, a ja później ten. No, bo tam ogólnie tam, po rzepaku to tam było orane i tam już uprawione jest. I tam od tamtej strony Miki już będzie mógł w sumie Amazonką lecieć. I małym zatorkiem, więc no. Kurde, wszystko na dwa ciągniki, wszystko dzisiaj. No, żeby, wiesz, żeby się wyrobić po prostu. No, dzisiaj mamy niedzielę, raczej w poniedziałek ten odcinek dostaniecie, jeszcze zobaczymy. Cały czas w koło jedź, bo tak to nie usiedziesz. Jak nie usieję? Czemu? Teraz jedź prosto. Nie no, czekaj, bo ja to I się zrobię. sobie zrób, bo później nie zrobisz od tamtej strony. Ale to przyczę na samym końcu ja będę robił, wiesz? Chyba, że tak. I ten, może ktoś, jak ktoś tutaj z okolic właśnie powiatu pleszewskiego, to może napisać, czy będzie w Kowalewie na Dożynkach. Ja tam raczej będę 2 września, nie? Tak. No, powiatowo-gminne Dożynki, więc Gminno-powiatowe. gminno-powiatowe zapraszamy. No, tam śmiało podbijać, jak ktoś kojarzy mnie z wyglądu, to tam, czy Mikiego, to możecie śmiało podbijać. Bo Dokładnie. i tak na pewno nikt nie przyjdzie, nie? Ale ja to świruję, nie? No, A, ale. robimy meetup. Do. Spotkanie z widzami, ty. Ty, Gienega, ty będziesz właściwie na dożynkach? Bo na dzisiaj nie pytałem. W sumie ty to zawsze jesteś. Miki jest wszędzie, tak ogólnie wam powiem. Gminno-powiatowe dożynki, no, w Kowalewie. Gminno-powiatowe z gminy i powiatu Pleszew, o, żeby nie było, nie? Bo jeszcze ktoś pomyśli, że jakieś inne powiaty i tam Kalisze. No, na razie bronę aktywną musiałem ludzie wyłączyć, bo tu sklina, to by mi się niewygodnie robiło tą broną. A, talerzówkiem tu wzruszony z bronami, więc będzie git na razie.
No trochę tutaj właśnie ten przeszkadza, ten garb, można powiedzieć. No, aha, przepinamy się, zapomniałem. Dobra, Miki daje mi Zetura, a ja mu oddaję Ursula. 20 godzin już pykło na 12, 24. Ta, podpiął, podniósł już, kurde, wszystko, wszystko. No, po Mikim zawsze muszę siedzenie przestawiać, bo on zawsze taki, wiecie, on wysoki taki fest, że trzeba normalnie wszystko zawsze przestawiać. No i ty tak samo masz tutaj przestawione to. Ale dziwne, nie? Czemu tak się robi? No, nie wiem czemu. No, lecimy ze siewami. Ostatnie siewy w tym roku chyba, bo resztę chyba na wiosnę będziemy siali. Ale to się No, jeszcze... raczej tak. Właśnie, bo chyba tam jeszcze nie sialiśmy ten, piętnastki, szóstki chyba nie sialiśmy jeszcze, nie? Nie, tam siedzieliśmy, nie? Właśnie nie, chyba nie, mi się wydaje. A nie, bo chyba ci zabrakło, no, czym gdzieś jechałeś czy coś. A jedź no tam, zobacz. Znaczy, idź A i zo... nie, tam chyba jest, tam nie zaś, bo ja tam talerzowałem, wiesz? No, 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 A ty faktycznie. jechałeś do domu, ja za tą talerzówką jechałem. No, tak, było. Bo ja siałem wtedy ten... Tam po... Tam do góry, no. Tam na dole, no. Na dole czy do góry? A, ciul tam. No tam to jedno, tam to pole, tam daleko. No, i na wiosnę ogólnie planujemy też właśnie zakup jakiegoś nowego pola. Jak wszystko dobrze pójdzie, dobre ceny będą zimą, to pieniążki będą, pola też się pojawią nowe. Pole jedno w sumie, bo Nie raczej... jedno, raczej jakieś może takie średnio duże. Ja takie duże bym wolał. I się no wiem, no średnio duże, no takie duże ile nas będzie stać, nie? Tak, jeszcze pług ja chcę kupić. O, bo na razie my teraz mamy jeden pług, także wiecie. No. No, tam jeden pług, to tam wiecie. Cię przypierdzieli trochę głębiej talerzówka, tak jak pług. O, chciałbyś. Jakbyśmy mieli gruber, to gruberem by się robiło. Będzie trzeba też No, w pomyśleć. sumie gruber można było też kupić, bo po żniwach, wiesz, do poplonu to akurat. No, taki ten, jakiś tyż nowszy może, albo starszy. Zobaczymy, zobaczymy wszystko. Jak to wyjdzie, no zobaczymy, bo wpierw te pole chcemy kupić jednak, bo większy ciągnik, większe to, a hektarów praktycznie wcale nie, znaczy praktycznie, tam przybyło to jedno pole, tam hektar coś. No, a tu taki duży ciągnik, żeby on się nam po prostu zrekompensował i ten siewnik Wrócił tak jakby. zwrócił, o. Żeby się nam to wszystko zwróciło. No i widzicie, trochę niby więcej koni, niby ta tylko turbina, a tak to było w podstawce, to tyle samo koni mają te ciągniki. Niby tylko ta turbina, a patrzcie ile robi roboty, tak w sumie, nie? Dobra, No. tutaj sobie wyprostujemy trochę, bo tutaj trochę spinę. Jednak co doładowane, to doładowane tam. No, niby Tam turbina pewnie była. pompa też jest trochę podkręcona i... No nie, nie wiem. Trochę, kurde, tutaj sąsiadowi za dużo po burakach jeżdżę, będę musiał trochę mniej, trochę większe przyczę zrobić. Dobra, bronę załączymy i gida. A ty lecisz To mają po zetorki? rzepaku też będziesz mieszać, tak? A gdzie ty jesteś? Prosto wyjeżdżam. A, no, wszędzie na całości jedziemy do 700. A no, bo tam na kieszonka pójdzie. Nie, na kieszonkę już jest posiana. To gdzie ja teraz mam jechać? No tu koło mnie. Po ciebie. No, tu do mnie. A, to tutaj na dwa będziemy też się, dobra. Bo tam gdzie rzepak, no to tam jest, tam już jest posiane, tam gdzie rzepak było, tu też był No, też rzepak. tak kurde mówię, nie? Bo tam jest na kieszonkę posiany już. I tam potem Dobra. kukurydzę się posieje jeszcze, nie? Wieję, już tym siewnikiem mam 3 hektary zasiane. O Boże. A w tym dużym? 2,6. O, no to kurde. Masło. No to ty od drugiej strony będziesz chyba jeździł, czy przez środek się jakoś tam przetniesz w No nie, siewniku. od drugiej strony się jak. Ino się przetnie, patrzcie. Mały, ale wariat jeszcze ciśnie, nie? O, tam gazuje ino. Kurde, kapuna tam u pola. No, ty, ale dopiero 3 mu to godziny na zatorku. Są w sumie dużo i mało, nie? Na A, 12... tu już zaraz 15. O Boże, na 12,20 już jest ponad. Kurde. Lecą te motogodziny jak wariaty. No znowu się ta kamera... Aha, ja już wiem, bo prosidem się bawiłem. Dlatego ona się przesunęła. Dobra, A, nieważne. no, bo ta prosidzie się ustawia tym numpadem, nie? No. Kurde, sąsiad mnie tu wyzwie tak, nie, że te buraki trochę ujeżdżą tym przodem, no ale długi Jej przód. tam, kurde, buraki, o, on nawet nie będzie widział. No Na pewno to... ten... Tak, powie, gdzie jest pole i nawet nie przyjedzie na to pole. Tak jak w tamtym roku, co miał tutaj kukurydzę, nie? To powiedział, gdzie ma pole i mu sami wymusili. No boż.
I tu w nocy ropa pewno przyjedzie jak ten. No, oni to najczęściej nocą kopią tutaj u nas. No, bo akurat tak gdzieś skądś przyjadą, a tutaj dużo nie ma, to... No, u nas tu za dużo nich buraków nie sieje. A tam, my tu niedługo może w ziemniaki pójdziemy, bo tutaj tak patrzę, to ty co ziemniaki mają, to tu żyją na tej wsi naszej. I to No, nie źle, tak nawet im dobrze to idzie. Bo dobrze. I zakupimy jakieś mniejsze sprzęty, potem może coraz większe i większe. No, bo co prawda krowy są, ale no dodatkowy jakiś przychód jeszcze poza tymi płodami rolnymi by się przydał. No. Na pewno, że tak. Ale nie będziemy zanudzać. Może już dzisiaj na tym odcinku. Albo czekaj, to zobaczę, ile to wyszło już teraz. Minut. Ale 15 minut to nie, to jeszcze tak. Do 40 śmiało można jechać. Bo O, kurde. tak można, tak Myślałem, że można. już trochę dłużej jest, ale. Bo tak jakoś ubywa tego pola po prostu i że tyle pola już zrobione, bo to praktycznie tyle, co było kukurydzy już jest zasiane, nie? Więc no. A zaraz jednego ara zasieje. A ja już mam pół hektara zasiane. No, a jaki ty masz średni, jak ja Zob sobie zobaczymy kto 3 więcej. hektary na godzinę by sieje. Ile? 3 hektary na godzinę. Ja 4. No w sumie, no, ty, ale dziwne, nie? Że 4 metry i sieje tyle. A Wanderstatem wtedy na Warmińsko-Mazurskim to się, ja 10 hektarów na godzinę siałem. No ale szybciej się jedzie, nie? No niby tak, bo chyba Wanderstatem 20 się jeździło, a ty nie jadę 15, nie? Ty też 15 jedziesz. No ja też jadę 15, na 16. Pa, jak bronę wyłączę, to 20 idzie jechać. To jest różnica wtedy. No, bo nie ma obciążenia na wałku. Tak to tylko kółko praktycznie opór robi, nie? No, bo te... TTM-ów, jak to się nazywa, co się w ten... Redlice. No, redlice praktycznie oporu nie dają, bo są tak wyrobione już, że... Takie Ja wiem, ostre... czy wyrobione. Takie ostre, Ale że... tam były nowe. No tak, ale takie ostre, że wiesz... No wyrobione, no chodzi o to, że tak są zrobione, że... Że oporu zbytnio nie dają, nie? No jak jest ten piasek, to robi większy opór, nie? Redlica, jak tam, gdzie nie jest ciężka ziemia. No to wiesz, tu Tam, tutaj... gdzie ciężka ziemia, to redlica pójdzie górą, a tak to jak jest piasek, to wejdzie Ale w ten. tu jest po bronie, nie? Aktywnej, no to tu jest tak miękko, że... Tylko minusem właśnie tej brony aktywnej zobaczymy, jak to wyjdzie na wiosnę, bo jak ktoś widzi dobrze, no to widzi, że tutaj są takie kurde jakby małe omijaki i to mnie właśnie strasznie irytuje w tej bronie, nie? No i na pewno będą też takie górki trochę. Czemu górki? No, bo ten brona aktywna ci wszędzie równo nie zrobi. Będzie jak opuścisz niżej, to opuścisz, nie? I wtedy jakby miękcie jest i ten, i po prostu górki. Nierówne pole się robi. Ale ten wał dużo robi, wiesz, ten pakera. O, ten, a mamy pakera tam? No, ten ciężki, nie? Z zębami. No, ja myślałem, że to nie ma tego wału. A jaki myślałeś, że jest? Trunowy, normalny. Jaki? Trunowy. Coś ty. W tych bronach aktywnych zazwyczaj jest właśnie ten pakera. No teraz to zazwyczaj do siewników ten pakera robią, bo ten, bo kamienie dusza. No, żeby redlic nie uszkodzić i zagarniaczy. No, dobra ludzie, będziemy kończyć, bo no już mam... No, coś koło 20 minut będzie. Taki trochę krótszy odcinek dzisiaj, bo mam wyjazd właśnie, teraz się dowiedziałem przed 2 minutami. No, Tak, łapka tak. w górę, subik. Każdy, kto napisze w komentarzu, że dał łapkę w górę, przypinam serduszko, pamiętajcie o tym. I trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć! Cześć.